W zrujnowanym budynku biurowym, gdzieś w Connecticut, jest jedna z kilku wind na zachodzie, która posiada przycisk oznaczony 13 pośród wyboru pięter. Jeżeli wejdziesz tam po północy, czołgając się przez luźno zbite deskami okno na południowej stronie budynku, znajdziesz otwarte drzwi windy z miękkim, fluorescencyjnym światłem i typową muzyczką dla wind. Nawet jeśli cały budynek wydaje się nie posiadać prądu. Droga wydaje się być w całości czysta w porównaniu z porozwalanymi, brudnymi meblami biurowymi, spalonymi przez jointy czy papierosy, a wokół nich leżą zgniecione puszki. Czysta droga aż do światła przy drzwiach. Wszystkie przyciski działają w windzie i zabiorą cię na wyznaczone piętro, pomimo skrzypiących lin. Wydaje się, jakby warstwa budynku osiadła na ich plastikowych osłonach. Wszystkich, ale przycisk 13 wydaje się świecić za jasno. Nikt nie jest pewien, co znajduje się na 13 piętrze. Ale jest jedna opowieść o grupie nastolatków, które urządzały imprezę po ich balu maturalnym tutaj, na początku lat 90. Czwórka z nich wsiadła do rozklekotanej windy, wybierając 13 piętro. Kiedy wrócili stamtąd na dół, byli bladzi i dygotali, ale wszyscy zgodnie twierdzili, że widzieli tylko całkiem normalne piętro z biurami pokryte kurzem i cieniami. Dwójka z nich umarła w wypadku samochodowym wracając tej nocy. Trzecia dziewczyna 3 tygodnie później wzięła butelkę tabletek z apteczki, skoczyła do gorącej wanny, podcięła swoje nadgarstki i wrzuciła do wody załączoną suszarkę. Czwarty zniknął z powierzchni ziemi 2 miesiące później. Żadne z nich nie powiedziało czegokolwiek na temat, co widzieli na 13 piętrze budynku, a kiedy zapytano ich o coś więcej, upewniali, głośno, jakby w razie potrzeby, że nic się nie wydarzyło. Ale możesz, jeśli chcesz, przeczołgać się przez okno i sprawdzić, co tam naprawdę jest.